Miłośnicy czworonogów na stadionie w Sieradzu mieli okazję zobaczyć ponad 260 psów rasy owczarek niemiecki. Klubowa wystawa tej rasy przyciągnęła do Sieradza hodowców z całej Polski, a wnikliwi sędziowie zwracali uwagę na najdrobniejsze szczegóły w budowie i ruchu psów, by wyłonić te najdoskonalsze. Swoje 5 minut na wybiegu miały też psy przygotowane do adopcji przez przytulisko i hotel dla zwierząt domowych Funny Pets. Wszystkie psy są przygotowane do adopcji. Są to psy bezpieczne, sprawdzone. Wszystkie nadają się i dla dzieci, i dla dorosłych. Także po prostu każdy ma inny temperament, ale są to naprawdę psy przetestowane, bezpieczne. Także naprawdę można je śmiało adoptować. Jak wygląda taki proces adopcji? Co trzeba zrobić, jeżeli ktoś chce zaadoptować psa? Przede wszystkim najpierw trzeba przemyśleć. I ja zawsze polecam, jeżeli ktoś przyjeżdża, często ludzie przyjeżdżają, mówią, że chcą obejrzeć pieski i chcą adoptować. I zawsze tłumaczę, że nie. Proszę najpierw mi powiedzieć, do czego ma być ten pies. Czy to ma być pies w mieszkaniu, czy to ma być na podwórko, czy to ma być, czy są małe dzieci, czy pies do pilnowania. Ponieważ psa musimy dobierać charakterowo, nie wyglądem. Więc jeżeli na przykład określą nam ludzie, do czego chcą mieć psa, my pokazujemy. Mogą sobie wybrać, bo to wygląd oczywiście też jest bardzo ważny, ale przede wszystkim charakter. Musimy być zadowoleni z tego psa. Wolontariusze przez cały czas trwania wystawy prezentowali czworonogi, które gotowe są na ciepły dom i kochającego właściciela. Nie będę ukrywał, że tutaj pokazanie naszych piesków na wystawie wynika z inicjatywy schroniska, z którym aktualnie współpracujemy, czyli ze schroniskiem Państwa Świniarskich. Państwo Świniarscy przeprowadzają selekcję piesków, które trafiają do schroniska i te, które się nie nadają, których psychika wskazuje na to, że jednak nie mogą być adoptowane, one tam już dożywotnio sobie będą przebywały. Natomiast te pieski, które jak najbardziej nadają się do adopcji, są szykowane, szkolone, są dokonywane wszelkiego rodzaju zabiegi medyczne, żeby ewentualny adoptujący miał już przygotowanego pieska w 100%. Z pokazem szkolenia psów na poziomie mistrzowskim na głównej płycie stadionu zaprezentowali się specjalnie na tę okazję zaproszeni goście z Niemiec.